Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym Daily Vlogu i dzisiaj, jak widać, jestem w Krakowie i myślę, że uda mi się dzisiaj tutaj tak w miarę dużo fajnych miejsc pokazać. W tej chwili właśnie jestem na ulicy Floriańskiej i wchodzę na ten główny rynek, gdzie jest Kościół Mariacki. Jest w zasadzie prawie 12, więc w sumie na ten moment powinno być południe i ten słynny moment. Może uda mi się go nagrać, zaraz zobaczymy. W każdym razie, no jak widać, nie jest jakoś super ciepło, ale też nie ma tragedii, nie pada, jest całkiem spoko. Dojechałam tutaj pociągiem, wszystko bez problemu, także fajnie. I tutaj mamy sukiennicę przed nami, a tu mamy Kościół Mariacki. O. Całkiem sporo ludzi w sumie dzisiaj na rynku nawet. Nie spodziewałam się, że w środku tygodnia w październiku będzie aż tyle ludzi. I mamy godzinę 12. Chyba wszyscy wkoło tu czekali na ten moment, mam wrażenie, bo nagle takie poruszenie się zrobiło, jak zaczęły dzwony bić. Tam gdzie był? Tam gdzie był. Wow. Pan hejnalista tam pomachał przez okno. Niesamowite. Pierwszy raz chyba coś takiego widzę. Hej, przyznam szczerze, że
bardzo długo się do Was nie odzywałam, ale ogólnie było tak, że w drodze do hotelu się trochę pogubiłam, poszłam nie w tę stronę, co trzeba i no niepotrzebnie po prostu nadłożyłam drogi, także no już trudno, dobra. Potem coś tam wieczorem udało mi się ponagrywać, jak byłam w takiej słynnej knajpie Dziurawy Kocioł. Ale to myślę, że napisy Wam po prostu dorobię. No a dzisiaj już jest po prostu kolejny dzień. Jestem na bulwarach nad Wisłą. Mam jeszcze godzinkę do pociągu w kierunku lotniska. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj odbywa się pierwszy lot samolotem. Nie macie pojęcia, jak jestem zestresowana. No ale już tam. Będzie jak będzie. Na pewno mam miejsce przy oknie, bo sobie zarezerwowałam specjalnie właśnie takie miejsce. No i na pewno będę Wam nagrywać coś z lotu. No. Także w ogóle zobaczcie, że dzisiaj pogoda jest zupełnie inna, bo wczoraj było tak chmurnie, niefajnie. A dzisiaj jest ciepło, ciepło, ciepło. No i przede wszystkim w ogóle... Za ciepło jestem po prostu ubrana, no ale wczoraj wiadomo, było chłodno, więc trzeba było się trochę cieplej ubrać, a dzisiaj... na lotnisko i właśnie zajadłam sobie loda. Wiecie co, ogólnie fajny dojazd jest tutaj na to lotnisko, bo ono jest tak dosyć poza miastem i najlepiej myślę tutaj dojeżdżać SKM-ką. No macie zarówno ze stacji Kraków Główny, jak i z innych stacji, także zdecydowanie polecam ten dojazd. Jest godzina 14.03, więc mamy równo 3 godziny mamy do odlotu, także jesteśmy dosyć wcześnie, ale no też tak wolałem, no bo jednak jak się leci pierwszy raz, jeszcze się nic nie ogarnia, to warto być wcześniej.
Hej, jesteśmy już w Poznaniu. Lot bardzo krótki i powiem wam, że jak na pierwszy lot w życiu, to naprawdę jestem zadowolona. Bardzo mi się podobało. I nawet powiem wam, że nie zdążyłam się nacieszyć tym lotem. Nagrywałam, co się dało. I pewnie wam też dużo z tego powstawiałam, bo akurat się ładny zachód słońca trafił, pięknie było wszystko widać. Także myślę, że w tym momencie już będę kończyć tego vloga. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, o Instagramie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!